Dzień dobry, witam na Forex Trader. Jest 8:58, za 2 minuty otwierają się rynki w Europie. 14 grudnia mamy dzisiaj. Spójrzmy na dane. Bardzo ważne dane są dzisiaj na funcie, na euro. Tu jest czas akurat amerykański, także proszę nie zwracać uwagi na godziny, tylko sprawdzić sobie w kalendarzu samemu, o jakich porach wychodzą dane i na dolarze. Bardzo ważne, istotne dane, plus jeszcze do tego stopy procentowe na koniec dnia o 19:15. Także mamy full skład danych dzisiaj, także dzień albo od razu ruszy do przodu, albo będzie się powstrzymywał do tej 7:15. Także widzę dwie takie możliwości dzisiejszego dnia. Natomiast wczoraj mieliśmy bardzo silny ruch już fundamentalny i być może właśnie przez to, że ktoś już znał jakieś informacje odnośnie danych, jakie wyjdą dzisiaj. Mam na myśli stopy procentowe. Indeks S&P, tak jak mówiłem, on sobie rośnie tutaj stabilnie. Mało tego, niewykluczone, że z takiego stromego ujęcia nie dość, że nie zobaczymy jakiejś konkretnej czy małej korekty, tylko może jeszcze mocniejszy strzał zaistnieć. To jest bardziej prawdopodobne na tego typu zagraniu niż jakieś ruchy dołem. Po prostu na tym polega gra z trendem. Także cokolwiek byśmy sobie tutaj namalowali, obojętnie czy jest jakiś klin, który zmniejsza nam ruch, czy jesteśmy wyprzedani tutaj na jakichś wskaźnikach, czy jest jakaś linia Fibonacciego, która ogranicza nas tutaj, czy jest jakaś linia oporu z wykresu dziennych dużo wcześniej, którą właśnie spotykamy, to trzeba wiedzieć, że jesteśmy aktualnie w bardzo mocnym trendzie, gdzie po prostu super popyt wszedł w którymś momencie, dając do zrozumienia, że jesteśmy w hossie. I mniej więcej to tłumaczę proste zależności, jak wykorzystywać tego typu akcje. Mówię o tym na szkoleniach, prawda? Żeby wykorzystywać z łatwością trend. Mimo tego, że jak patrzę na ten odcinek ostatni, to nie ma on już, nie klasyfikuje się jako super trend. Jest tutaj sporo, ale średnich i małych świec. Także no. Tłumaczę też, mówię o tym, że nie jest to być może najlepszy moment do wejścia w rynek, kiedy rynek jest dosyć wykupiony w tym momencie prawdopodobnie, co nie znaczy, że dalej nie będzie strzelał. Także inna jest sytuacja, kiedy nie mamy transakcji i chcemy wejść w rynek, a inna jest sytuacja, kiedy kupiliśmy gdzieś tutaj, tak jak ja opisywałem swoje wejścia w rynek i zastanawiamy się, czy pozbyć się kontraktu, czy go trzymać dalej. No w tej sytuacji to się generalnie stuprocentowo dalej trzyma jeszcze pozycję, jeżeli utrzymuje się dosyć silnie dany trend, obojętnie czy w takim, czy innym jakościowo ujęciu. Jeżeli chodzi o waluty, mieliśmy wczoraj bardzo silny strzał. Na funcie to widać i rzućmy okiem od razu na euro, żeby nie tracić tutaj czasu. Tutaj wykonał się główny ruch, który pociągnął za sobą funta jeszcze, bo funt przez chwilę zachowywał się inaczej. Także mieliśmy tutaj olbrzymi taki trójkąt, widoczny na 4-godzinnym wykresie, który mógł się wyłamać dołem, mógł się wyłamać górą, jednak uderzenie było w górną stronę. I zobaczmy teraz, jakiej jakości ten ruch się wykonał, który notabene, proszę zwrócić uwagę, jesteśmy świadkami zmiany tego średniego i dużego trendu w tym momencie. To znaczy, to jest sytuacja, kiedy za popytem w fali, którą pokazuję, zróbmy zbliżenie, ostatni popyt to jest ta fala. Była korekta i teraz następuje druga fala, czyli mamy powrót do popytu i tego się trzymamy. I to było widoczne w którymś momencie dopiero wczoraj, to znaczy jak z wielkiego trójkąta i mniejszego zaznaczonego na wykresie 30-minutowym, teraz patrzymy na euro-dolarze, nastąpiło wyrwanie się. I to mógł być klasyczny fake break, to znaczy wyrwanie się do góry i agresywny spadek w dół. Mało tego, sytuacja wygląda mniej więcej tak, jakby wczoraj była publikacja danych i rynek po publikacji, na przykład o godzinie 9 rano, sobie mógł iść strzelić agresywnie do góry o godzinie 11:30, 12, prawda? Natomiast było w miarę jasne, że nie jest to fałszywe wybicie, jeżeli rynek strzelił bardzo agresywnie i zatrzymał się tutaj. Zrobił oddech, ale to był oddech 20-30 punktów. Czyli klasyczny oddech w silnym ruchu zmieścił się w klasycznej wielkości
20-30 punktów. O tym również mówię na szkoleniach, jakie te ruchy wykonują wielkościowo, jaki jest movement, jaki jest ruch dla przy danych sytuacjach. Także klasycznie malutki oddech powstał i kolejny ruch, o czym będę później tłumaczył w przykładach transakcji, dokładniej dlaczego był to interesujący moment i wejście w rynek dało konkretny profit. Natomiast aktualnie jesteśmy w patternie typowym kontynuacji. On mógłby być tak zaznaczony, lub też moglibyśmy ten prostokąt zaznaczyć w ten sposób. Tak czy siak rynek na chwilę w nocy wziął oddech, ale nie był to duży oddech. Kurs się zatrzymał w komfortowym jego rejonie na ostatnich wsparcia oporów i ruszył agresywnie do przodu. Także możemy mieć kontynuację z tego ruchu. No, tak generalnie pokazuje rynek. Jest po prostu silny popyt. Do tego mamy grudzień, kiedy to rajd Świętego Mikołaja nie tylko na akcjach jest widoczny, ale na euro-dolarze, proszę czytać, na euro jest popyt. I to teraz widzimy. No, jest 9.05. Proszę zwrócić uwagę, że wykres skacze już od kilku minut co najmniej i wybił się generalnie do góry i możliwe, że prosto wystartuje po prostu dzisiaj, nie czekając na wszystkie publikowane dane, które będą po kolei wychodziły w ciągu dnia, które notabene mogą wzmacniać ten kurs jeszcze do przodu, nieważne jakie by wychodziły, bo tak naprawdę wiemy, jaka jest sytuacja fundamentalna na świecie. Wiemy nie od wczoraj, wiemy jaki jest popyt mniej więcej na akcje, wiemy, że wiąże się to z dużym ryzykiem fundamentalnym, bo sytuacja w Stanach wcale nie jest taka wesoła i sprzedaż domu, i bezrobocie, i inflacja rośnie. Także nie ma ogólnie super, powiedzmy, fundamentalnej analizy, która by przemawiała za tymi wzrostami, ale rynek być może wyprzedza fundamenty, rynek na wykresach i tego należy się trzymać. Dlatego euro teraz strzela i w tym momencie trzymamy się jego trendu wzrostowego i szukamy tylko możliwości wzrostowych. Najlepiej, żeby współgrało to z funtem na wykresie. Proszę zwrócić uwagę, tutaj też piękna kopuła, kolebka się wytworzyła i być może nastąpi jakiś strzał do góry. Także to akurat nie jest pattern super interesujący do wejścia w rynek. Wolałbym, żeby kurs po 9 stąd się gdzieś zaczął wybijać, a nie już był tutaj wyżej. Natomiast no, dalszy wzrost jest pewnie nieunikniony w takim czy innym wydaniu. Także trzeba po prostu uważać, wchodząc w rynek, żeby też nie za bardzo zaszaleć. Przykładowo, wchodząc w takim momencie w rynek, nie mamy żadnej pewności, że on dalej rośnie. Może tu się zatrzymać, czy spaść, czy nawet wziąć oddech poniżej tego patternu, tak naprawdę, bo był bardzo intensywny wzrost wczoraj. Także był to 250 punktów wzrost wczorajszego dnia, także maksimum, blisko maksimum, jakie euro jest w stanie wykonać na dany jeden pojedynczy dzień. Dziękuję bardzo za uwagę. Zapraszam na później przykłady transakcji, gdzie będę opisywał poszczególne zdarzenia transakcyjne. Dziękuję bardzo.